zapraszam na test Skody Scala po faceliftingu, który miał miejsce w tym roku. Nasza wersja wyposażenia to Selection. Zaraz pokażę, co się zmieniło, a teraz jest okazja zobaczyć, jak wygląda oświetlenie zewnętrzne. Mamy dodatkowo pakiet Assisted Drive Plus, który zawiera m.in. doświetlenie zakrętów oraz dynamiczne kierunkowskazy tylne. Pakiet wymaga dopłaty 6400 zł. Przód nowej Skody po faceliftingu możemy odróżnić na przykład po tej części zderzaka. Węższe też są reflektory. No i w naszym wypadku, w naszym pakiecie jest czarny grill. Dodatkową opcją, którą mamy, są tutaj felgi. Ceny wyświetla. Są to 17-calowe felgi. W naszym pakiecie też są czarne lusterka. Tył natomiast możemy na pewno odróżnić tutaj po literce, która nie ma kraseczki na górze. Inne są też tutaj światła podblaskowe. Zobaczmy, jak się prezentuje bagażnik. W naszym wypadku możemy sobie otworzyć go ręcznie. Niestety świeci słońce, także troszkę słabo może być widać. Ale tak, po prawej stronie mamy jeden haczyk, tutaj drugi. To takie solidne haczyki są. Tutaj mamy schowek. Kolejny mniejszy haczyk. Tutaj mamy mocowanie, tam drugie mocowanie. Powiem tego, że nie mamy tutaj dodatkowego pakietu. Mamy na przykład takie elementy ciekawe, które mogą służyć jako mocowanie. Możemy to zmieniać w różnych pozycjach. Po drugiej stronie praktycznie jest to samo. Troszkę inny schowek, większy. Tutaj jeszcze taki pasek i lampka tradycyjna. Pojemność bagażnika wynosi standardowo 467 litrów, a po rozłożeniu jest to 1410 litrów. Co ciekawe, mamy tutaj w standardzie koło zapasowe. I to nawet chyba nie jest dojazdowe, tylko pełnowymiarowe. Nie trzeba za to dopłacać. W opcji możemy zakupić dodatkową podłogę. Wtedy jest tutaj podwyższenie, bo w tym momencie próg jest dość wysoki. Prawie na całą rękę. A jak będzie dodatkowa podłoga, no to po prostu tego progu nie będzie. Zaraz zobaczymy, jak po złożeniu wygląda siedzeń. Po złożeniu siedzeń mamy taką powierzchnię. No niestety, jak mówiłem, jest tutaj dość wysoki próg. Zobaczmy, jak to wygląda jeszcze od środka. Próg jest dość wysoki, ale jak mówię, jeśli komuś zależy na bardziej równym, jest opcja dodatkowej podłogi i wtedy mamy tą powierzchnię bardziej równą prawdopodobnie, chociaż tej wersji nie testowałem, ale domyślam się, że tak to właśnie wygląda. Z ciekawostek mamy na przykład jeszcze skrobaczka do szyb przy wlewie
paliwa. Naprawdę fajne rozwiązanie. A co mamy pod maską? Pod maską mamy 3-cylindrowy silnik 1.0 Tesli o mocy 115 koni. Są to osiągi w mieście, myślę, że dla większości osób wystarczające. W naszej wersji jeszcze jest skrzynia 7-biegowa DSG. Te 3 cylindry no, są mało wyczuwalne, tak myślę. Z takich kolejnych ciekawostek udogodnień. Zobaczcie, jak fajnie jest rozwiązana kwestia nalewania płynu do spryskiwaczy. Można? Okazuje się, że można. Mamy tutaj pręt, ale maska się dość fajnie podnosi. Tak jakby była troszkę wspomagana, być może tam te zawiasy podwójne to powodują. A tak wygląda aktualnie gama dostępnych silników wraz z osiągami. Przy okazji zerknijcie na aktualny cennik. Nasza wersja Selection z automatyczną skrzynią biegów kosztuje bez dodatkowych opcji 150 300 zł, a z skrzynią manualną 98 550 zł. Uważam, że ceny są bardzo rozsądne w stosunku do tego, co otrzymujemy. W dalszej części postaram się Wam to pokazać, ale zanim to zrobię, sprawdźcie, czy macie subskrypcję, bo niebawem planuję kolejne materiały. Skoda Scala nawet w podstawowej wersji jest wyposażona w reflektory Full LED, czyli kierunkowskazy, światła do jazdy dzienne, światła mijania oraz światła drogowe są wykonane w technologii LED. Zobaczcie, jak wypada test reflektorów LED. W tym momencie właśnie jadę na światłach mijania. Widoczność jest bez porównania lepsza od tradycyjnych żarówek halogenowych. Nie znalazłem co prawda asystenta świateł drogowych, musimy włączyć ręcznie, ale trzeba mieć na uwadze, jaka to jest półka cenowa, więc moim zdaniem nie można absolutnie narzekać. Natomiast osoby o dużych wymaganiach mogą nawet w wersji Selection zamówić reflektory matrixowe za 6100 zł, a w wersji Monte Carlo mają je w standardzie. W tej klasie samochodów to jest na pewno godne wyróżnienia. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie reflektory Full LED lub jeśli się Wam podobają, dajcie kciuk w górę. Zobaczmy, jak wygląda drugi rząd siedzeń. No i tak, zacznijmy od boczku drzwi. Ten element mamy twardy. Tutaj listwa zdobna. Ten element twardy. Tutaj mamy materiał tapicerski miękki. Rączka twarda. Dół drzwi twardy. Oczywiście w kieszeni też twardo. I mamy tutaj po face liftingu nowy wzór tapicerki z takimi dodatkami. Jest to materiał taki gładki, w związku z tym myślę, że trzeba uważać na ewentualne zabrudzenia. W naszej wersji nie mamy podłokietnika, ale jest tutaj pakiet, który pozwala na zamówienie takiego podłokietnika. Ale zaskakujące jest to, jak tu jest dużo miejsca. Zobaczcie, fotel mam ustawiony pod swoje preferencje kierowcy. Wsiadam. Po zajęciu miejsca zupełnie swobodnie siedzę. Naprawdę tego miejsca jest dużo. Nad głową. Czyli tak, tutaj mamy jakieś 4 palce. Nad głową. Przy wzroście 1,82 m podobnie 4 palce. Zobaczmy, co mamy w tej wersji z tyłu, czyli kieszenie z tyłu, tak zwane gazdowniki, to jest taka mniejsza kieszeń. Idąc dalej, to mamy tak uchwyt,
Tu mamy dwie lampki na żarówki tradycyjne. Po środku nawiew, dwa gniazda USB-C do ładowania. Niestety mamy tutaj dość spory tunel środkowy tej wielkości. No i to właściwie tyle. Przy okazji, jeśli chodzi o otwieranie drzwi bezkluczykowe, działają klamki z przodu, tylne nie działają. No i zobaczmy, czy boczek drzwi z przodu się różni w porównaniu do tylnego. Przede wszystkim mamy tą część miękką z tworzywa, ale jest miękka. A reszta w zasadzie tak samo, tutaj element ozdobny, twardy plastik, element tapicerski, a dół już jest twardy, kieszeń drzwi jest twarda również. Fotele w podobny sposób wyglądają jak z tyłu. Mamy takie wyprofilowanie, regulację ręczną w pełnym zakresie, czyli tutaj jest podnoszenie, jest też regulacja lędźwi, co ciekawe, ręczna, no i pochylanie oparcia. Mamy też podłokietnik, który jest regulowany na długość. Niestety na wysokość nie można go regulować i pod nim jest schowek. Dość głęboki, no, na szerokość może nie jest zbyt duży, ale jest. W tunelu środkowym mamy dwa miejsca na kubeczki bądź butelki, ale trzeba pamiętać, że jeśli przesuwamy podłokietnik, no to tutaj to jedno miejsce będzie troszeczkę ograniczone. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj miejsce na butelkę i to całkiem sporą, myślę. W ciekawym miejscu jest umieszczona dźwignia do tempomatu aktywnego. Tutaj jest. No, jeśli ktoś wcześniej miał styczności, to może być zaskoczony w pierwszym momencie, ale jest to kwestia przyzwyczajenia. Potem, jak już wiemy, fajnie się tym operuje. Całkiem przyjemnie. I teraz tak, patrząc dalej na materiały, to fajnym akcentem jest tutaj właśnie na desce rozdzielczej taka tkanina. Bardzo to wygląda fajnie. Dodaje takiej przytulności. I no, pewnej szlachetności, można powiedzieć. Kierownica w ten sposób wygląda. Po lewej stronie mamy obsługę głosową, regulację głośności. Natomiast po prawej stronie mamy głównie obsługę tempomatu oraz obsługę zegarów tutaj na tablicy. Tym przyciskiem możemy sobie dokonywać zmian na zegarach. I na przykład są takie opcje do wyboru. Sporo tego jest. Ja osobiście najbardziej lubię te dwa zegary. Góra deski jest miękka. Tu mamy element ozdobny. No, ładnie to wygląda. W środkowej części pod ekranem mamy regulację klimatyzacji, nawiewów. Możemy tutaj przyciskiem operować. Fajne jest to, że miejsca, gdzie możemy położyć telefon na przykład albo inne elementy, mamy wyłożone gumą, także nie przesuwa się nam. Dobrze pomyślane. Nie wszędzie tak jest.
Podobnie mamy tu, też jest guma. Hamulec jest tradycyjny, ręczny. Tu jeszcze mamy dwa przyciski. W naszej wersji są to tryby jazdy i możemy wyłączyć sobie system start-stop. A tryby jazdy, proszę bardzo, tutaj właśnie sobie możemy ustawiać. Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu zawsze jest tryb normal. Ponownie. Schowek jest z twardych elementów, ale też nie oczekuję, żeby było inaczej. Z podświetleniem tradycyjna żaróweczka. Lustereczko. Niestety bez podświetlenia. Mamy też składane lusterka boczne, które tutaj są opcjonalne w pakiecie. Składają się dość mocno. Z kolei silnik uruchamiamy tym przyciskiem. Czas sprawdzić, jak Skoda Scala spisuje się w czasie jazdy. Moje wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. Nie spodziewałem się, że w okolicach 100 tysięcy złotych można dzisiaj kupić tak dobry nowy samochód. A właśnie wersja Selection z 7-biegowym automatem DSG kosztuje 105 300 zł lub z manualną skrzynią 98 550 zł. W ruchu miejskim automat to niesamowity komfort, a skrzynia DSG jest doskonale znana na rynku. Co prawda gwałtownie wciskając pedał gazu jest lekkie opóźnienie, ale przyspieszenie do setki wynosi i tak około 10 sekund, więc całkiem dobrze, szczególnie w mieście. W trasie większość osób też będzie zadowolona, szczególnie jadąc samemu lub z jednym pasażerem, bo mamy do dyspozycji 200 Nm. Zawieszenie jest troszkę sztywne, ale dzięki temu przy dobrze wyczuwalnym układzie kierowniczym fajnie się ten samochód prowadzi. Plusem tego silnika 1.0 TSI jest dość niskie zużycie paliwa, bo jadąc trasą szybkiego ruchu plus dojazd w mieście w godzinach szczytu, spalanie wyszło mi 5,9 litra na 100 km. Dlatego myślę, że jeśli będziemy rozpatrywać spalanie na samej trasie, można się spodziewać spalania w okolicach 5,5 litra na 100 km. W mieście na dystansie 59 km w dość dużych korkach, testując samochód bez nastawienia się na ekonomikę, spalanie wyszło mi 7,4 litra na 100 km. Jeśli użytkujecie Skodę Scalę z tym silnikiem lub macie ten silnik w innym samochodzie, napiszcie w komentarzu, jak to wypada u Was. Przy okazji pamiętajcie o subskrypcji, bo niebawem planuję kolejny materiał. Auto jest moim zdaniem dość dobrze wyciszone, jak na ten segment, co potwierdził pomiar, bo przy prędkości 120 km na godzinę odnotowałem średnio około 70 dB. Z kolei przy prędkości 90 km na godzinę przyrząd wykazał około 67 dB. W tej sytuacji żałuję, że nawet w najwyższej specyfikacji nie ma możliwości do kupienia systemu muzycznego renomowanego producenta, bo ten, który otrzymujemy w mojej ocenie, jest przeciętny. Tylko z drugiej strony wiem, że w gamie producenta są też droższe modele, więc nie wszystko jest możliwe do zrealizowania w Skodzie Scala. Podsumowując, uważam, że Skoda Scala może być bardzo rozsądnym wyborem, bo trudno jest w niej znaleźć jakieś słabe punkty, mając oczywiście na uwadze oferowaną cenę, szczególnie w wyposażeniu Selection. A jaka jest Wasza ocena samochodu? Jaką wersję napędu wybralibyście dla siebie? Czy byłaby to skrzynia automatyczna, czy manualna? Mam nadzieję, że podobał Ci się materiał, który przygotowałem i dostanę Twój kciuk w górę. Tymczasem dziękuję za oglądanie, do zobaczenia.